Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Barbara Imiołczyk i pracuję w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Witam Państwa na panelu, który jest poświęcony refleksji na temat tego, w jaki sposób możemy w środowisku lokalnym działać, żeby było ono przyjazne dla osób starszych. Witam serdecznie naszych panelistów, panią profesor Barbarę Szatur-Jaworską, która jest współautorką modelu i redaktorką publikacji, którą wydaliśmy w Biurze Rzecznika na ten temat. Witam serdecznie panią Ewę Sowę, zastępczynię prezydenta Stargardu, dawniej szczecińskiego. To tylko po to mówię, żeby ulokować na mapie. Witam serdecznie również panią dr Zofię Szwedel-Wandowską, współautorkę modelu i obecnie reprezentują umocowaną w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. I serdecznie witam pana prezydenta Jaśkowiaka, prezydenta Poznania. Bardzo dziękujemy, że państwo znaleźliście czas i zechcieliście przybyć do nas, zwłaszcza pani Ewa Sowa i pan prezydent z tak odległych mimo wszystko miejsc. Proszę państwa, punktem wyjścia do naszej rozmowy będzie model wsparcia w środowisku zamieszkania opracowany przez naszych ekspertów pod kierunkiem właśnie pani profesor Barbary Szatur-Jaworskiej. Dlatego na początku pani profesor go krótko zaprezentuje. Potem oddam głos panelistom na również kilkuminutowe wypowiedzi. Potem oddamy głos państwu do tego, żebyście mogli dzielić się swoimi refleksjami i zadawać pytania panelistom, a na koniec powrócimy do panelistów, żeby mogli odnieść się do państwa pytań i wypowiedzi i podsumować dyskusję. To, co będzie nas szczególnie interesowało w dzisiejszej dyskusji, to to, czy jakie warunki muszą być spełnione, żeby udało się zbudować takie wsparcie dla osób starszych, które, jak wiemy, są bardzo zróżnicowaną grupą, zarówno jeśli chodzi o wiek, jak i o stan zdrowia oraz potrzeby, począwszy od zdrowotnych, przez intelektualne, opiekuńcze i również jeśli chodzi o zasoby materialne. Co możemy zrobić, żeby jakość życia seniorów poprawić, a jednocześnie, żeby budować wspólnotę pokoleń, a nie rezygnować, jakby przestawiać tej dźwigni tylko i wyłącznie w kierunku osób starszych, żeby utrzymać solidarność i dobre relacje między pokoleniami. I bardzo mam nadzieję na to, że właśnie nie tylko teoretycy, ale praktycy obecni wśród nas zechcą podzielić się swoim doświadczeniem, mówiącym o tym, jak planują, jak realizują, co się udaje, jeśli tak, to dlaczego i jakie mają problemy z wdrażaniem oraz jak widzą przyszłość, tak? Jakie perspektywy, jakie wyzwania najważniejsze przed nimi stają. To tyle mojego wstępu. Obiecuję, że nie będę już Państwu zabierać czasu, pozostawiając go jak najwięcej na dyskusję. Ograniczę się tylko do tego, że będę tą nieprzyjemną osobą, która będzie patrzyła bardzo często na zegarek, za co z góry przepraszam. Proszę bardzo, pani profesor, oddaję pani głos. Witam państwa bardzo serdecznie. Postaram się bardzo syntetycznie scharakteryzować model, który został opracowany w Komisji Ekspertów do Spraw Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Wystarczy, jak myślę, owa krótka prezentacja, ponieważ skrócony, syntetyczny opis modelu
publikacji, którą Państwo możecie pobrać, został zawarty. To są dwie publikacje, obie są do pobrania także w formie elektronicznej ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich. Pierwsza będąca obszernym opracowaniem zawierającym nie tylko Nobel, a druga już koncentrująca się na propozycjach modelowych. Przystępując do pracy nad modelem, przyjęliśmy założenie, że w jego centrum stoi człowiek starszy. W jego centrum stoi człowiek starszy, który po pierwsze ma różnorodne prawa. Dla nas ta warstwa aksjologiczna jest niezwykle istotna. Nie będę odczytywała tych praw, to wszystko jest w slajdzie ujęte, ale gdy dochodziliśmy do konkretnych propozycji i rozwiązań, cały czas kierowaliśmy się tym, by były to rozwiązania szanujące owe wartości i wynikające z tych wartości praw. Model jest modelem uwzględniającym aktywność bardzo różnych podmiotów, formalnych, nieformalnych, w oczywisty sposób kojarzących się z polityką społeczną i w ogóle nie kojarzących się z polityką społeczną, a mimo to też wymagających uwzględnienia, gdy myśli się o tym, by od zbioru niezbyt skoordynowanych działań na rzecz seniorów przejść do działań skoordynowanych, takich, które po jakimś czasie można byłoby nazwać systemem. Model powstawał z myślą o środowiskach lokalnych, a co za tym idzie, z myślą o gminach, o powiatach, bowiem mamy świadomość tego, że instrumenty na tych dwóch poziomach lokalnej polityki społecznej mogą się bardzo, bardzo ładnie uzupełniać. I uwzględnialiśmy w związku z tym w naszych propozycjach takie działania, które albo już faktycznie, albo w naszym przekonaniu docelowo leżą w zakresie kompetencji władz lokalnych. W związku z tym na przykład nie znajdziecie Państwo w naszym modelu propozycji dotyczących zmian w systemie emerytalnym, no bo to nie jest zadanie władców. Zwróciliśmy uwagę na różnorodne instrumenty, zwróciliśmy uwagę także na to, co określa się mianem przestrzeni publicznej, ale także tej prywatnej, mieszkaniowej, przyjaznej osobom starszym. Uznaliśmy, że można wskazać takich 5 kluczowych celów, które powinny przyświecać budowaniu systemu wsparcia seniorów. Po pierwsze, bezpieczeństwo w różnych wymiarach. Nie będę odczytywała tych slajdów, bo to szybciej pójdzie. Po drugie, aktywność i autonomia. Po trzecie, zarówno nieformalne, jak i formalne więzi wymagające wzmocnienia. Po czwarte, uznaliśmy, że powtórzyć należy to, co już od pół wieku, jeśli sięgniemy do doświadczeń innych krajów, jak chociażby Francja, traktowane jest jako naczelne zadanie polityki senioralnej, to jest jak najdłuższe zatrzymanie osób starszych w ich miejscu zamieszkania, o ile nie życzą sobie tego, by przenieść się do domu pomocy. I wreszcie oddziaływanie na środowisko zamieszkania. Oddziaływanie
całościowe kształtowanie w taki sposób, aby było przyjazne osobom starszym i dodajmy idea projektowania uniwersalnego, co jest przyjazne osobom starszym, jest także przyjazne innym. Zastanawialiśmy się w naszym czteroosobowym zespole nad tym, jakie dziedziny, jakie obszary wsparcia wyróżnić. Zaproponowaliśmy 7 takich obszarów i dla każdych z nich zaproponowaliśmy przykładowe formy działania i wskazaliśmy też na podmioty, które mogłyby zaangażować się w realizację wsparcia w tych poszczególnych obszarach. Tak jak powiedziałam, niezwykle ważną dla nas kwestią jest to, by poprzez upowszechnienie naszego modelu rozpocząć dyskusję nie tylko o tym, jakie powinny być konkretne, praktyczne rozwiązania, ale by także rozwinąć dyskusję o zasadach, o wartościach, które muszą być respektowane, gdy buduje się owo wsparcie. Nie było naszym celem stworzenie dekalogu, ale tak wyszło w wyniku naszych rozmów. I owe zasady, część z nich jest także wartościami, to po pierwsze podmiotowość jednostki, po drugie aktywność, ale podkreślamy zróżnicowana, dostosowana do możliwości. Po trzecie elastyczność systemu. Po czwarte partycypacja seniorów jako zbiorowości, jako grupy mieszkańców. Kolejna to zasada wielosektorowości, czyli zaangażowania różnych podmiotów należących do sektora publicznego, rynkowego i pozarządowego. Kolejną ważną zasadą jest zasada dbania o to, by proponowane praktyki nie zawierały w sobie zagrożenia dyskryminacji. Następna zasada, zaczerpnięta zresztą z licznych dokumentów międzynarodowych, stosujemy tutaj angielskie określenie mainstreaming aging, czyli zasada włączania, mówiąc najprościej, myślenia o potrzebach seniorów do wszystkiego, co się robi w ramach polityk publicznych. To także zasada subsydiarności, zasada całościowego, holistycznego podejścia do potrzeb starszych osób, stąd mówimy o wśród naszych wniosków o konieczności koordynowania wsparcia na poziomie jednostki i na poziomie jednostek terytorialnych, na poziomie każdego człowieka i na poziomie struktur zarządzających. I wreszcie zasada profesjonalizacji, bo kierowanie się dobrymi intencjami, dobrym sercem jest niezwykle ważne, ale nie zawsze to jest wystarczające, by zapewnić odpowiednią jakość usług, o których pani dyrektor mówi. Przeprowadziliśmy, czy przygotowanie tego modelu zachęciło nas do tego, żeby spróbować zobaczyć, jaki jest grunt dla wprowadzenia zaproponowanych przez nas rozwiązań, a może dokładniej mówiąc dla przyjętego przez nas sposobu myślenia o systemie wsparcia. Zostało przeprowadzone badanie w województwie dolnośląskim i w tym badaniu między innymi próbowaliśmy konfrontować omówione przeze mnie, wymienione przeze mnie wcześniej zasady ze sposobem myślenia o potrzebach osób starszych, o polityce władz lokalnych,
przedstawicieli owych władz lokalnych na Dolnym Śląsku. Do jakich doszliśmy wniosków? Wniosek pierwszy, ten, który by dotyczył zasady podmiotowości. Tutaj pojawia się istotny problem związany z faktycznym ograniczeniem owego prawa wyboru takiego stylu życia, takiego sposobu funkcjonowania, jakie osoby starsze uznają za najlepsze, co ma związek przede wszystkim z niedostatkami oferty. Po drugie, bardzo słabo jeszcze dostrzegana potrzeba potraktowania osób starszych jako uczestników lokalnego życia, czyli niski poziom partycypacji. Także zasada wielosektorowości, którą chcemy propagować, jak na razie niespecjalnie nam się sprawdza. Pojęcie mainstream aging było często łączone czy mylone z wielosektorowością i właściwie nie za bardzo respondenci rozumieli, że polega to właśnie na owym myśleniu o potrzebach wszystkich, tych także osób starszych, w przypadku tworzenia oferty, której oczywistymi czy bezpośrednimi adresatami wcale nie są seniorzy, ale oni też przecież mogą z tego korzystać. To, co jest charakterystyczne, pojawia się w innych badaniach, ograniczanie myślenia w kategoriach niedyskryminowania tylko do tego, co określić można jako dyskryminację bezpośrednią, brak wiedzy, wyobraźni, że coś takiego jak dyskryminacja pośrednia także może się zdarzyć. Niewystarczająca subsydiarność działań gmin, koordynacja działań, która ma decydować o ich skuteczności i na której nam niezwykle zależy, gdy właśnie mówimy o naszym modelu jako o drodze ku stworzeniu systemu, też zdarza się stosunkowo rzadko. No i także zasada opierania wsparcia na wsparciu profesjonalnym, fachowym, też na pewno czas jeszcze jakiś będzie musiała zaczekać na swoją realizację. Wnioski zatem z tych konkretnych badań nie są może szczególnie optymistyczne, co nie znaczy, i to chcę podkreślić na zakończenie, że w kraju nic się nie dzieje. Dzieje się bardzo dużo i wtedy, kiedy pisaliśmy nasz model, pozwolę sobie przywitać pana profesora Błędowskiego, trzeciego z obecnych autorów modelu. Kiedy pisaliśmy nasz model, to nie sięgaliśmy tylko do tego, co gdzieś tam się dzieje na tak zwanym bogatym zachodzie, ale czerpaliśmy bardzo obficie z doświadczeń polskich samorządów, z doświadczeń polskich organizacji pozarządowych, tylko to, co nam przyświecało, to było z jednej strony przypomnienie o tym, że takie doświadczenia istnieją, a po drugie pokazanie, że one mogą być elementem takiego systemu wsparcia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani profesor. Teraz już tam nie będzie nam świecić oczu, może jeśli pani chce zająć miejsce tam, to proszę bardzo, może będzie być tak? Tu jest dobrze. Porządku. Dobrze, ja dodam tylko dla porządku, że czwartą współautorką modelu jest pani profesor Maria Zrałek z Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Dobrze. Pani doktor, pani, ja również jako współautorka tych rozważań.
Chciałem, żeby Pani podzieliła się z nami uwagami na temat zwłaszcza tych działań, które są niezbędne do zapewnienia możliwości wyboru, czyli zapewnienia tej podmiotowości dla tych osób starszych, które są w najbardziej niekorzystnej sytuacji, czyli tych, które albo są niesamodzielne, albo do tej niesamodzielności się zbliżają. Co według Pani powinno zaistnieć, jakie powinny warunki się, że tak powiem, zdarzyć, co się powinno zdarzyć, żeby była faktyczna, a nie tylko teoretyczna możliwość wyboru, jak jest w tej chwili. Zastanawiałam się, od czego zacząć, żeby nie okazało się, że muszę zacząć od finansów. Ale jednak postaram się nie mówić najpierw o kwestiach finansowych, które no niestety są jednymi z najbardziej palących, ale postaram się jednak wyjść z takiej perspektywy, pokazać, jaki cykl działań musiałby się, jakie zdarzenia musiałyby się zadziać, żeby ten model mógł być możliwy do wdrożenia w tym obszarze związanym z opieką nad osobami starszymi, osobami niesamodzielnymi o różnym stopniu niesamodzielności. I pierwszą rzeczą, od której bym wyszła, to jest jednak kwestia diagnozy. Oczywiście ja siedzę pomiędzy dwoma samorządami, dwóch samorządów, które są akurat bardzo dobrymi, świetnymi przykładami działań na rzecz osób starszych, czy osób niesamodzielnych, czy osób z niepełnosprawnościami również. Niemniej jednak, jeżeli popatrzymy i to zarówno z tej perspektywy centralnej, jak i z tej perspektywy samorządowej, to rozeznanie potrzeb osób starszych i niesamodzielnych jest nadal dosyć nikłe. Mało samorządów prowadzi badania jakości życia. Znowuż akurat Poznań prowadzi bardzo dobre badania, które z tego co wiem dla różnych samorządów są wzorem i dosyć często samorządy się odwołują, bo Poznań właśnie takie badania ma, czyli Poznań wie, jakie dokładnie potrzeby ma lokalna społeczność. To jest jedna kwestia, ale druga kwestia to jest taka, że dużym rezerwuarem tej wiedzy o osobach starszych czy o potrzebach są oczywiście ośrodki pomocy społecznej. Niemniej jednak dosyć często ośrodki pomocy społecznej też mają takie tendencje do nie zajmowania się pewnymi kwestiami związanymi z osobami starszymi. Jeżeli widzą, że na przykład jest rodzina, że ta rodzina w jakimś stopniu sobie radzi, deficyty są niewielkie, to pomoc społeczna mówi, to może jeszcze poczekajmy z interwencją. Dlaczego? Dlatego, że są również, no i tutaj wracamy do tej pierwszej kwestii, od której zaczęłam, czyli niewystarczające zasoby, czy osobowe, czy zasoby finansowe. W związku z czym ta pomoc mogłaby wejść wcześniej, w związku z czym mogłoby się okazać, że na przykład nie będzie potrzeba wdrażać kolejnych kroków pomocowych, bo ten pierwszy zadziała odpowiednio, ale to się nie dzieje ze względu na te zasoby. Kolejną kwestią, która moim zdaniem jest dosyć istotna do poruszania, którą należy tutaj wspomnieć, to jest również sytuacja samych osób starszych i tego, w jaki sposób one reagują na kwestie związane z pomocą społeczną czy ze wsparciem, które jest udzielane ze strony samorządu. Dosyć często jeszcze wśród osób starszych pokutuje takie przekonanie, że działania, które są skierowane ze strony samorządu czy pomocy społecznej, to jednak jest jakaś forma wsparcia dla osób, które sobie w jakichś obszarach nie radzą. W związku z czym szczególnie te osoby najstarsze w wieku powyżej 80 roku życia bardzo niechętnie zwracają się o pomoc i z takiej pomocy będą korzystać. Więc tu jest pewna bariera też stojąca jednak po stronie grupy seniorów, którą jakoś wspólnie trzeba tymi pewnymi działaniami, które prowadzi samorząd przełamywać. Wydaje mi się, że teraz dosyć ciekawe rzeczy się również dzieją w samorządzie warszawskim, gdzie powstało Centrum Usług Społecznych i wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa właśnie odpowiedź na tą sytuację, o której tutaj mówimy. I takie centra mogą na przykład pomóc właśnie we wdrożeniu tego modelu, czyli pracownik socjalny, w ogóle praca socjalna zaczyna być prawdziwą pracą socjalną, a pracownik socjalny przepisuje jakby receptę, to znaczy co jest konkretnej osobie potrzebne, gdzie może tą pomoc, to wsparcie uzyskać. I jest oddzielne centrum, które się już nazywa ładnie usług społecznych, które tego wsparcia będzie udzielać. Wydaje mi się, że to jest jakieś takie odmitologizowanie tej pomocy społecznej i to może się przyczynić właśnie do tego, o czym mówiliśmy, do tego wdrożenia tego modelu
w tych kwestiach związanych również z opieką nad osobami starszymi czy niesamodzielnymi. I chciałam zwrócić Państwu jeszcze uwagę na jedną dosyć istotną kwestię. Dosyć często, jeżeli mówimy o opiece nad osobami w różnym stopniu niesamodzielności, mówimy dosyć często o tej sandwich generation, czyli o tych szczególnie kobietach w wieku 45-64, które tego wsparcia bądź to w rodzinie udzielają, czyli swoim rodzicom bądź swoim dziadkom. I to jest grupa osób, która się kurczy, ale to są również potencjalne zasoby, które na wolnym rynku pozwalają, umożliwiają, dostarczają tych usług opiekuńczych. Znaczy, to nie jest tylko kurczenie się potencjału opiekuńczego wewnątrz rodziny, ale to jest również kurczenie się zasobów pracy, które tego wsparcia mogą udzielić. Jeżeli Państwo popatrzycie, jak wygląda sytuacja opiekunów osób starszych, no to proszę zobaczyć, że są już takie samorządy i z tego, co ja mam na przykład informacje, to bliski sąsiad Państwa, czyli Szczecin, ma około 40 miejsc pracy wolnych dla opiekunek osób starszych, czy opiekunek środowiskowych. I okazuje się, że nie można tych miejsc wypełnić. Dlaczego? Dlatego, że sytuacja jest też taka, że niestety, ale jest to pewna grupa, te zawody związane z opieką nad osobami starszymi, jest to grupa zawodów, która jest niedoceniana. I to jest niedoceniana nie tylko w formie gratyfikacji finansowej, ale to przede wszystkim jest niedoceniana w tej formie. Jak Państwo wiecie, były takie sytuacje jeszcze przed zmianami w stawce godzinowej za usługi opiekuńcze i w ogóle stawce godzinowej związanej z umowami zleceniami, to były kwestie na przykład 5-6 zł. Tak? To były naprawdę zarobki bardzo niskie, w związku z czym trudno mówić o jakimś prestiżu tego zawodu, jeżeli jest on w ten sposób opłacany. Jak i również, jak Państwo popatrzycie, płace rosną, ale to jest sektor, który nie nadąża za tymi zmianami, które się dzieją na rynku pracy, ten sektor usług opiekuńczych. Znaczy, te pensje rosną tam zdecydowanie wolniej. W związku z czym, jeżeli nie będzie nie tylko gratyfikacji finansowej, ale również takiej ogólnej podbudowy tego zawodu i mówienia, że to tutaj też potrzeba dużych kompetencji, wymienienia jakich, szkolenia pracowników, dowartościowywania tego zawodu, to trudno nam będzie wdrożyć tą część modelu, o której tutaj mówimy, bo po prostu nie będzie rogiem pracy i nie będzie możliwości zaspokojenia tych potrzeb. I jeszcze ostatnią kwestią, którą chciałam poruszyć, która jest dosyć istotna, jeżeli mówimy o tym modelu, i to również już Pani Profesor o tym wspomniała, to ten model jest bardzo szeroki, w związku z czym wymaga bardzo dużej kooperacji. I to zarówno na tym szczeblu różnych instytucji samorządowych, jak i również pomiędzy powiatem a gminą, bo na przykład są trudno wymagać od gminy, która liczy 1800 mieszkańców, a są na przykład w województwie łódzkim dwie takie gminy, żeby budowały dom pomocy społecznej. No to jest po prostu niewykonalne, w związku z czym jest powiatowy dom pomocy społecznej i tutaj gmina współpracuje z tym domem. W związku z czym te przepływy, interakcje są bardzo istotne, jak i również z tym, co się dzieje na szczeblu centralnym. No a szczebel centralny dosyć często ma niestety takie tendencje do niedostrzegania tej stratyfikacji, którą mamy, jeżeli mówimy o populacji osób starszych, i bardzo zróżnicowanej sytuacji, jeżeli chodzi o gminę wiejską, wiejsko-miejską, czy taką tak duże, czy miasto na prawach powiatu, które reprezentuje pan prezydent. To są bardzo różne sytuacje, różne potrzeby tych osób i dosyć często, szczególnie o tej stratyfikacji miasto-wieś, która później również pociąga za sobą stratyfikację chociażby nawet w zakresie wykształcenia, ale również stanu zdrowia, szczególnie decydenci na tych wyższych szczeblach zapominają. Dziękuję bardzo. Chciałabym zapytać panią prezydent Ewę Sowę, czy rzeczywiście te warunki są w Stargardzie spełnione, o których mówiła pani doktor. Jeśli nie, jakie są źródła waszego sukcesu? Bo Stargard, proszę państwa, to jest dla nas takie miasto, w którym udało się wiele innowacyjnych rozwiązań wdrożyć już wiele lat temu na rzecz osób starszych, w ogóle na rzecz osób potrzebujących, na rzecz osób z niepełnosprawnościami, to też niepełnosprawnością intelektualną, takiego całościowego objęcia wsparciem osób potrzebujących w zakresie mieszkalnictwa,
ale też w zakresie pracy, wsparcia i usług opiekuńczych i też no mam, ja w każdym razie będąc w Stargardzie odniosłam wrażenie, że również w zakresie takiej aktywności społecznej osób starszych, że tam ludzie rzeczywiście chcą, są zorganizowani i jakby współpracują też z miastem bardzo, z władzami miasta i z i powiatu, z, jakby w realizacji bardzo różnych zadań, tak? Stawiają warunki, ale też się włączają w organizację. Ja najpierw chciałam bardzo podziękować za zaproszenie do tego panelu. Jest mi tu i łatwo, i też trudno mówić. Łatwo z racji, że jestem samorządowcem od niedawna, bo tak naprawdę jeszcze niecałe 3 lata. Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym. Przyjęłam zaproszenie do pracy w samorządzie. Po 30 latach pracy w takiej dobrej szkole, o takiej ludzkiej twarzy, po szkole integracyjnej. I przyjęłam to zaproszenie właśnie dlatego, że postrzegałam ten samorząd jako taki samorząd też ciepły i przyjazny właśnie ludziom potrzebującym. I dlatego będę mówiła teraz o zasługach moich kolegów, czyli trochę jak gdyby tak z zewnątrz, więc tu jest łatwo mi o tym mówić, no trudno, bo też mam tremę występowania przed Państwem, mówienia o tym, co się w naszym mieście dzieje. Stargard jest rzeczywiście miastem przyjaznym i rodzinie, i osobom potrzebującym i myślę, że teraz mogę powiedzieć, że też jest takim samorządem przyjaznym osobom starszym i seniorom. Żeby przybliżyć miasto, to miasto trzecie co do wielkości w województwie zachodniopomorskim, około 66 tysięcy mieszkańców i na koniec 2016 roku ponad 16 tysięcy seniorów, czyli 60+. No budżet roku 2017 to 284 miliony i z tego na politykę społeczną 85 milionów środków wydanych. No i właśnie, polityka senioralna stała się takim jedną z podstawowych elementów tej polityki społecznej w mieście. To, że od 2009 roku działa w Stargardzie cały system mieszkań wspomaganych. Tutaj, co już Pani powiedziała, są to mieszkania zarówno dla osób niepełnosprawnych, jest to w ogóle to jest taki cały program na rzecz mieszkań, potrzebny dom i tutaj są, funkcjonuje kilka takich właśnie podprogramów i bez barier, to jest dla osób właśnie niepełnosprawnych intelektualnie i osób z niepełnosprawnością ruchową, cały system mieszkań. Następnie mieszkania na start, to są mieszkania dla młodzieży opuszczających, mówiąc tak, domy dziecka, czyli placówki opiekuńczo-wychowawcze, również rodziny zastępcze. Mamy program Odnowa, czyli cały program wychowania z wychodzenia z bezdomności. Tutaj właśnie mieszkania treningowe, następnie mieszkania docelowe. No i również właśnie system mieszkań dla seniorów noszący tytuł Nie Sami. I jest to, może właśnie tutaj ten model tych mieszkań Państwa zainteresuje. Tutaj otworzę. Jest to system 24 mieszkań wspomaganych. To jest 18 mieszkań jednopokojowych i 6 dwupokojowych. Skierowane jest to do osób po 55 roku życia. Przy jak gdyby konsekwencjach finansowych można zastosować jednocześnie tutaj obniżkę czynszu i zastosować dodatek mieszkaniowy. Stworzono tutaj odpowiednie warunki mieszkaniowe, jak gdyby w pełni przystosowane dla osób starszych. Są to dwukondygnacyjne dwa budynki, znaczy dwie klatki w trzech segmentach, pozbawione barier architektonicznych. Jest tutaj zastosowany system przywołania, czyli taka sygnalizacja, która działa, powiem tak, może jak gdyby wizualizację mam tutaj dla Państwa, miałam przygotowaną co prawda prezentację, no ale obejdziemy się bez tego. Mieszkania te mają w tych klatkach część wspólną, jest to taka duża świetlica wyposażona w aneks kuchenny,
pięknie umeblowana, we wspólny duży stół, komputery, gdzie wszyscy mieszkańcy tych segmentów mogą spędzać czas wspólny, gdzie również działa klub seniora, gdzie od rana do godziny 16 również funkcjonuje opiekunka, która służy pomocą mieszkańcom. I właśnie ten system przywoływania to jest pierwszy sygnał w tej świetlicy, gdzie ta opiekunka czy przebywające osoby mogą, że tak powiem, pospieszyć z pomocą. Następnie ten sygnał działa do najbliższych sąsiadów podanych, czyli też mogą zadziałać, a jeżeli nie, to Straż Miejska. I również poprzez cały system telefonów opracowany można powiadamiać i jak gdyby tą pomoc w bardzo szybki sposób do tych mieszkań sprowadzić. To jest również pomoc wolontariuszy, ponieważ ten podprogram działa w partnerstwie właśnie ze Starogardzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego oraz ze Stowarzyszeniem Potrzebny Dom, który no, podobnie się nazywa jak cały ten program. I również tam w ramach tego stowarzyszenia działa cały system wolontariatu, który również na rzecz tych osób starszych funkcjonuje w wniesieniu takiej codziennej pomocy, żeby można to życie w jakiś sposób ułatwić. Jest również w tym budownictwie raz w tygodniu, w tym momencie przychodzi pielęgniarka na kilka godzin, która służy pomocą właśnie mieszkańcom, czy to w obsłudze, czy w poradnictwie, czy w załatwieniu jakichś spraw dotyczących zdrowia. Na jakiej zasadzie te mieszkania funkcjonują? Więc to są mieszkańcy tutaj, mają jak gdyby w pełni tytuł prawny do tego mieszkania. Każdy ma zawartą umowę bądź to z TBS-em, bądź z miastem, bo jak gdyby te mieszkania działają w dwóch takich formach, najmu i podnajmu. Także to nie są mieszkania, tutaj nie ma poczucia bycia jak gdyby w żadnej formie pomocy społecznej. To są po prostu własne mieszkania, gdzie każdy jest u siebie gospodarzem, żyje jak chce, funkcjonuje jak chce, nie musi nikogo o niczym informować. To jest jego mieszkanie, natomiast ma pełen system wsparcia i poczucie bezpieczeństwa właśnie mieszkając tam i jak gdyby realizując no, to aktywne życie już w tym wieku senioralnym. Też jak gdyby potrzeby mieszkańców no, jak gdyby zmieniają się również z ich sytuacją, z upływem czasu. Zaczęli mieszkać 9 lat temu jako na przykład 70-latkowie, teraz już jest 8 lat, system funkcjonuje, czyli no już wiek jest inny, potrzeby są inne, relacje między mieszkańcami są inne. Muszę Państwu powiedzieć, że właśnie przeprowadziłam rozmowę przed przyjściem tutaj do Państwa i powiem, że się bardzo wzruszyłam, bo nawet nie wiedziałam, jak w tym systemie ludzie funkcjonują. Powiedziano mi historię jednej starszej osoby, która już odeszła i była chyba jedną z najstarszych mieszkanek tego systemu i w momencie, kiedy już rzeczywiście nie mogła jak gdyby funkcjonować samodzielnie, bo miała już ponad 90 lat, a bardzo chciała być dalej samodzielna i bardzo bała się opuścić to mieszkanie, to cała ta wspólnota przez 24 godziny mieli dyżury i cały czas przy tej pani w tym jej własnym domu byli, wspierając ją przy tym, żeby do końca została tam, gdzie mieszkała, żeby nie musiała tego systemu, żeby nie musiała tego swojego domu opuszczać. I ja myślę, że tutaj to był najlepszy przykład wolontariatu osób starszych na rzecz osób starszych w miejscu zamieszkania. Też wspólnoty. Ta wspólnota, ponieważ odpowiedzialności wspólnoty, tak, wspierania się wzajemnie. Tak, ten cały system właśnie tego mieszkania wspólnego osób starszych poprzez również takie nie chcę powiedzieć nadzór, organizowanie tego życia przez stowarzyszenie, czyli te wspólne imprezy, wspólne wyjścia, ten wspólny czas w tej przestrzeni, tej pięknej świetlicy, wspólne spędzanie wolnego czasu. Oczywiście to jest wszystko dobrowolne. Można tam być, można nie być, można miesiącami nie brać w tym udziału, a można być wtedy, kiedy się chce, kiedy jest ta potrzeba, ale poczucie tej wspólnoty cały czas jest.
No i to przystosowanie tych mieszkań dla osób starszych bardzo zachęcające, bo jak powiedziałam, to są naprawdę piękne budynki, piękne mieszkania o wysokim standardzie. Na parterze są takie ogródki przydomowe, od razu z takim wyjściem rozsuwane drzwi z tego pięknego pokoju do ogródka. Na pierwszym piętrze są przestronne wspólne tarasy, gdzie sprzyjają również spędzaniu wolnego czasu. Zabezpieczone miejsca przed domem i na wózki, na rowery, na miejsca parkingowe, na miejsca dostosowane. I cały ten system, myślę, bardzo dobrze sprzyja temu, aby osoby starsze dobrze się tam czuły, bardzo dobrze funkcjonowały. To jest ten system mieszkaństwa, taki dosyć ciekawy, ale jeszcze chciałam powiedzieć o jednej rzeczy, która się u nas wydarzyła całkiem niedawno. W 2016 roku powstał zespół doradczy prezydenta do spraw seniorów. My nie mamy Rady Seniorów, tylko ten zespół doradczy, który się składa stricte z osób starszych, nie z żadnych reprezentantów instytucji działających na rzecz seniorów, tylko z seniorów. No i to jest naprawdę autentyczny udział osób starszych w podejmowaniu decyzji, w tym, co się w mieście dzieje, co jest dla mnie bardzo ważne. To nie jest organizowanie tylko na ich rzecz jakichś, nie wiem, spektakularnych wydarzeń i tak dalej. Nie jest to jakaś wisienka na torcie tego, co się w mieście dzieje. Ten senior, którego się teraz wyciąga wszędzie, no bo wiadomo, że to już jest znaczny procent ludzi starszych w każdym mieście. A też rzeczywiście, rzeczywisty udział tych ludzi w tym, co się w mieście dzieje. Sami właśnie zaproponowali, aby miasto wzięło udział w projekcie Światowej Organizacji Zdrowia Miasto Przyjazne Starzeniu Się. I będąc inicjatorami, naprawdę wzięli sprawę w swoje ręce. Czyli doprowadzili do tego, że zostały powołane w mieście zespoły, które miały dokonać właśnie takiego przeglądu, jak to się w naszym mieście właśnie dzieje, żeby dokonało analizy tego, co jest dobre, a czego nie ma. I takie zespoły powstały w 8 obszarach. To jest przestrzeń publiczna i budynki, transport, mieszkalnictwo, partycypacja społeczna, szacunek i inkluzja społeczna, partycypacja obywatelska i zatrudnienie, komunikacja, informacja i wsparcie społeczności, usługi zdrowotne. I to były bardzo profesjonalne zespoły, gdzie byli przedstawiciele seniorów we wszystkich zespołach oczywiście, plus specjaliści, plus przedstawiciele organizacji pozarządowych. I naprawdę, proszę Państwa, została dokonana bardzo dogłębna analiza sytuacji miasta. I na bazie tego zostanie teraz zbudowany najpierw 3-letni taki program właśnie wyrównywania tych i realizacji potrzeb miasta do godnego i dobrego życia seniorów. No już teraz czekamy, kiedy aplikacja Światowej Organizacji Zdrowia zostanie, że tak powiem, uruchomiona. Już wszyscy czekają, żeby ją wysłać. I proszę Państwa, i to jest właśnie, myślę, to, co powinno być, że to nie jest takie pozorne i to nie jest po to, żeby tylko na zewnątrz pokazać, że senior jest ważny, ale senior naprawdę w mieście odegrał w tym momencie bardzo ważną rolę, będącym katalizatorem właśnie takich, a nie innych działań i takiej, a nie innej analizy sytuacji miasta. I myślę, że to jest prawdziwa wartość, że to właśnie nie jest coś, co się dzieje tylko dla czegoś na zewnątrz, ale rzeczywiście powoduje wewnętrzną zmianę miasta. Bardzo Pani pięknie odpowiedziała, unikając jednocześnie odpowiedzi na moje pytanie, gdzie jest źródło sukcesu, więc ja może powiem, jak ja widzę źródło sukcesu Starbygackiego. Mianowicie to jest to, że to jest myślenie perspektywiczne, strategiczne i umiejętność współpracy wszystkich ze wszystkimi, kooperacja. I to są jakby te dwa elementy, które wydaje mi się mają ogromny wpływ. I zaangażowanie oczywiście, ta umiejętność współpracy, no to jest kapitał społeczny i to, że tam nikt na własną rękę niczego nie robi, tylko potrafi biznes z samorządem różnego stopnia, organizacjami społecznymi, liderami współpracować, osiągając takie efekty. A na mnie największe wrażenie wtedy, kiedy wizytowałam to osiedle, największe wrażenie sprawiło fakt, że w tych trzech skrzydłach budynku, bo tam są trzy skrzydła, czyli nie pamiętam, to dawno było, w każdym razie każde z tych skrzydeł ma pewien kolorystyczny akcent, który go charakteryzuje i wyróżnia od innych. I to jest robione po to, że ludzie, którzy na przykład chorzy z demencją, mają w pewnym momencie kłopot z orientowaniem się w przestrzeni i ten kolor im ułatwia znalezienie drogi.
To pokazuje też jakby stopień przemyślenia na etapie projektowania, a potem realizacji, tak? To jest to perspektywiczne myślenie. Ale Poznań jest miastem absolutnie różnym od Stargardu i są zupełnie inne wyzwania, zupełnie inne potrzeby, no i zupełnie inne problemy. Poznań ostatnio dla mnie zaistniał w mediach dzięki temu, że pan prezydent wymyślił i wszczął taki program taksówkowy. To się może wydawać, że to jest mało ważne, to znaczy taksówka dla seniora, tak? W gruncie rzeczy, jak jeździmy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich po Polsce, to co się, jednym z głównych problemów, które się pojawia, to jest wykluczenie komunikacyjne. Ja sądziłam, że takie wykluczenie komunikacyjne w miastach, to ono słabiej występuje niż na wsiach, gdzie praktycznie jest no po prostu tylko autobus szkolny i do 8, a potem między 14 a 15. Ale okazuje się, że ono również istnieje w dużych miastach, gdzie jest dużo autobusów, dużo tramwajów, ale dla niektórych osób to może być niewystarczające. Ale to jest oczywiście tylko pewien drobiazg w całym tym morzu potrzeb. I chciałabym, żeby pan prezydent podzielił się z nami uwagami na temat tego, jak w ogóle pan postrzega ten problem w Poznaniu, tak? Jako wyzwanie. I jak staracie się do niego podejść, jak staracie się mu sprostać? No to, po pierwsze, ja uważam, że no nie powinniśmy traktować tego wszystkiego, co dedykujemy seniorom, jako pomocy, tak, wspierania, bo to mi się źle kojarzy. Ja uważam, że w seniorach jest wielki potencjał, żyjemy coraz dłużej, no, tak naprawdę składamy życzenia wszystkim 100 lat. No i chodzi o to, żeby do tych 100 lat dożyć w komforcie i żeby ta jesień życia była jak najbardziej przyjemna. I z jednej strony to są te działania systemowe, które tutaj pani profesor przekazywała, tak, czyli polityka mieszkaniowa, bezpieczeństwo i szereg tych innych rzeczy, które robimy w sposób systemowy, czyli budując mieszkania komunalne, socjalne, pewien procent od razu w tym zakresie budujemy pod potrzeby seniorów. Wybudowaliśmy też już wcześniej takie mieszkania, one oczywiście też rotują z przyczyn chociażby tych naturalnych. Natomiast staramy się też słuchać seniorów. Mamy Miejską Radę Seniorów, ona działa od 10 lat. Między innymi z inicjatywy tej Rady podjęliśmy się takich tutaj wspólnych działań z innymi miastami i taką zawiązać koalicję miasta przyjazne starzeniu się. Natomiast robimy też szereg drobnych rzeczy. Zaczęliśmy od takiego prostego programu Pudełko Życia, czyli pewnego rodzaju pudełka, w którym senior wpisuje wszystkie swoje dolegliwości i te choroby, które mu tam dolegają i lekarstwa, które spożywa. I wtedy, gdy przyjeżdża karetka pogotowia, pierwsze co robi, sprawdza w lodówce, czy jest pudełko życia. I od razu mają tak naprawdę instrukcję obsługi, że to jest senior, który ma takie, a nie inne dolegliwości. I to jest rzeczywiście generalnie coś, co było takim początkiem. Potem zrobiliśmy program Złota Rączka, czyli dostrzegliśmy potrzebę seniorów, że nie zawsze potrafi sobie żarówkę dokręcić, uszczelkę coś tam wymienić i mamy takie dwóch czy trzech panów, którzy na te zgłoszenia seniorów jeżdżą po Poznaniu i to tam jest 1000 czy 1500 interwencji drobnych takich, bo zamek się nie domyka, bo drzwi się nie domykają, bo kontakt nie działa, bo trzeba żarówkę do góry wymienić i ten senior już tego nie potrafi zrobić. To są też relatywnie tanie programy, tak? No i idąc tym tropem, no oczywiście poszliśmy w kierunku tego biletu senioralnego dla tych osób, które mają powyżej 65 roku życia, żeby za 50 zł mógł przemieszczać się komunikacją publiczną. Oczywiście zainwestowaliśmy już teraz bardzo dużo, bo 400 milionów w zakup nowych tramwajów, tych niskopodłogowych, robimy te przystanki wiedeńskie, żeby to wykluczenie komunikacyjne likwidować. Natomiast idziemy dalej z takimi drobnymi programami i ostatnio zrobiliśmy taki program, żeby senior miał możliwość raz, czy tam dwa razy, czy trzy razy w miesiącu skorzystania z usługi taksówki w następujących celach. Tak? I zrobiliśmy konkurs, także taksówki są tańsze niż normalnie i to jest tak, że może pojechać do urzędu,
na cmentarz albo do szpitala, tak? No to na cmentarz, jak powiedziałem, że może pojechać na cmentarz. Instytucją Kultury robimy tak, że współpracujemy, te miejskie jednostki mają pewien pakiet biletów, który jest... Natomiast to się okazało, że jest bardzo ważne, tak? Że dla tych osób dojazd na ten cmentarz, do tego małżonka, do kogoś, to było coś ważnego. I do urzędu oczywiście często się nie jeździ, bo po co, tak? Bo to nie jest tyle tematów do pozałatwiania. Do lekarza raz w miesiącu, zazwyczaj starszy. I ten cmentarz wbrew pozorom jest bardzo istotny, bo to jest utrzymywanie jakiejś tam więzi takiej czy innej ze swoim, nie wiem, zmarłym małżonkiem i to jest ważne, to dbanie o grób i tak dalej, tak? Natomiast no, to zostało też, jak mówiłem o tym, gdzie można jechać, to zostało to wybrane również też z uśmiechem, tak? Staram się, muszę pomyśleć, jak to teraz komunikować. Ale rozumiemy, że to jest naprawdę ważne. A jednocześnie zrobiliśmy kolejną rzecz, mianowicie oczywiście potrzeby, i tutaj zostało to też jasno powiedziane, one są bardzo zróżnicowane, tak, bo są seniorzy, którzy w wieku lat tam 78 chodzą na siłownię i sobie świetnie radzą, a są tacy, którzy mają jednak ten stopień jakiś już niesprawności większy. I też wyszliśmy z takim programem, że senior może zamówić tam bodajże raz na dwa tygodnie dostawę książki. I może sobie do biblioteki na przykład, nie musi już jechać, bo to są te osoby, które już nie potrafią, ale jeszcze potrafią czytać, chcą i żeby ta książka do niego trafiła, tak? To jest też coś, co z takim kolejnym programem. I tak jak już mówiłem, no, są te systemowe działania w zakresie bezpieczeństwa. Wykluczamy no, te wykluczenia cyfrowe, no, staramy się wszystko robić, żeby tutaj tego uniknąć. Ja mam w pewnych zakresach pewne wątpliwości dotyczące właśnie tego, żeby umożliwiać seniorom jak najdłużej przebywanie w tym samym miejscu. Ja nie wiem, czy to jest akurat ten dobry kierunek, tutaj nie mówię, że to jest dobry albo zły, natomiast również mam rodziców już takich w podeszłym wieku i też obserwuję to, co się dzieje w tym bloku, w którym oni mieszkają. Tak? No to jest z jednej strony blok, który nie ma windy, tam już w tej chwili bardzo duża część tych mieszkańców ma właśnie tak, są w wieku czy poniżej 70 i powyżej 80 i znacznie powyżej nawet 80. No i też zauważyłem, że oni sobie wzajemnie pomagają. Natomiast co było dla mnie ciekawe, tam jedna z moich koleżanek też w moim wieku jest pielęgniarką i ona tak naprawdę jako taka no, wolontariusz właściwie to codziennie z godzinę, dwie ma w formie takiej wspierania tych wszystkich sąsiadów, sąsiadek starszych, tych bardziej jej rodziców. No i szukam teraz pomysłu na to, żeby znaleźć taki program miejski, by osoby, które mają takie kompetencje, umiejętności, czyli pielęgniarki, żeby stworzyć im jakąś taką kwotę, nie wiem, XYZ, żeby za taką opiekę nad sąsiadami, żeby te osoby mogły z tego korzystać, żeby ona nie robiła tego już zupełnie charytatywnie, kosztem własnej pracy i tak dalej, ale żeby właśnie wykorzystać te... I szukam takich prostych rozwiązań, typu złota rączka, właśnie ta taksówka, te wszystkie takie drobiazgi, bo to są naprawdę drobne rzeczy, one w skali budżetu kosztują relatywnie niewiele i mam pełne przekonanie, że dużo taniej jest tak naprawdę wspierać taką jedną pielęgniarkę, która w bloku pomaga sąsiadom, niż kierować te osoby do jakichś ośrodków typu DPS-y i tak dalej. Tak? I obserwując to, a jednocześnie no też w Poznaniu to de facto jest nie tylko kwestia właśnie takiej współpracy z seniorami, no ale to seniorzy de facto decydują o losach miasta, no bo jeżeli patrzymy na to przez pryzmat wieku mieszkańców, no to tych, którzy mają, którzy są klasyfikowani już jako seniorzy, no w Poznaniu jest 120 tysięcy i to jest znaczący udział i będzie ten udział pewnie może albo rósł, albo będzie na tym samym poziomie, ale my też również robimy szereg takich drobnych rzeczy typu na spotkaniach z mieszkańcami, gdy chodzę, bo spotykam się z nimi regularnie co dwa tygodnie, no to oni mi najczęściej mówią, seniorzy chętnie przychodzą, tak, że na przykład oni mają ten problem, że chętnie idą pieszo do jakiejś przychodni, ale chcieliby, żeby tam było tych więcej ławeczek, żeby tam załóżmy co te 500 metrów mógł sobie przysiąść, tak, odpocząć i posiedzieć. Tak? I to są naprawdę drobne rzeczy, zamiast nowych hal widowiskowych, stadionów i takich tam różnych, to ja wolę robić takie ławeczki, nie? I różne
rzeczy, czy to się do, tak, no i tak w Poznaniu generalnie działamy. Czyli to tak też wynika trochę z takiego braku kompleksów, tak? Ja tam nie chcę się starać o jakieś expo, jakieś tam igrzyska olimpijskie i takie różne tam rzeczy, nie? Tylko wolę właśnie nie tyle pomagać seniorom, co inwestować w seniorów. Tak? Ja to traktuję jako inwestycje. Co więcej, sam już jestem w takim wieku, że powoli się to zbliża. Trzeba sobie przygotować tutaj też lepsze warunki. No i to tak w skrócie bym powiedział to, co robimy w Poznaniu. Taki pragmatyzm, a jednocześnie też patrzymy przez pryzmat tak naprawdę wydawanych pieniędzy i uważamy, że to jest w pewnym sensie inwestycja. A ja wręcz w takim obszarze posługiwania się słowem staram się unikać w ogóle terminów mieszkania socjalne, pomaganie, wspomaganie i te wszystkie różne rzeczy, bo to jest tak naprawdę współpraca i wykorzystanie potencjału. Seniorzy naprawdę bardzo wiele też potrafią dać miastu i my możemy z tego naprawdę mocno czerpać, z tej ich mądrości. Oni nie są tacy, że tam raz na Korwinę, na Kukiza, to po prostu są już trochę dostali po grzbiecie w życiu, także też są przewidywalni, rozsądni i w ogóle. I naprawdę najlepiej się z nimi merytorycznie rozmawia. Tak? To też jest bardzo istotne, że to są ludzie, którzy tą swoją mądrością też się potrafią dzielić i to jest Poznań. Bardzo jestem pod wrażeniem tego podejścia. Nie wiem, czy Państwo też. No, dobrze. Jako inwestycja często się mówi, tak, że to inwestycja, ale to się tylko mówi, tak? A Pan pokazał, że to jest praktyczne działanie. Po drugie, to, co mi się podoba, to jest pójście za potrzebą, tak? Słuchanie ludzi i pójście za potrzebą. A trzecie? Zapomniałam, ale to sobie przypomnę. Dobrze, teraz proszę Państwa. A nie, to najważniejsze. To są takie przystanki, że jak tramwaj podjeżdża, przystanki, to się robi specjalne podwyższenie, żeby ten mieszkaniec mógł od razu z tego przystanku, właściwie wchodząc, to krawędź przystanku jest właściwie prawie że przy drzwiach i wtedy po prostu się wchodzi do tego tramwaju, właściwie można wózkiem wjechać, można na wózku wjechać, to jest po prostu, nie ma, czyli likwidujemy barierę tak naprawdę. Nie? Już sobie przypomniałem, co mi się podobało. Trzecie, to Pan powiedział, że to jest tańsze, tak? Że to się opłaca, że to jest korzystniejsze. No my w Poznaniu tak patrzymy, nie? Że, no, że to jest taki model, że ja bym chciał, żeby to się rozszerzyło, tak? To się ten poznański punkt widzenia, żeby się rozszerzył. Teraz jest czas dla Państwa, z tym, że ja chcę podziękować tutaj trzem osobom, które wcześniej przysłały pytania i w związku z tym je przeczytam, chociaż nie wiem, bo może Pan Jarosław Mojsiej, który jest na sali, sam chce to pytanie zadać, to cóż, ja będę Pana wyręczać. Natomiast nie wyręczać, ja mówię. Dobrze, natomiast Pan Robert Buciak przysłał pytanie następujące. Miliony starszych osób w Polsce spędzają czas wyłącznie we własnym domu. Nie wychodzą na zewnątrz, bo ulice są niebezpieczne, chodniki dziurawe i brakuje ławek. Brak aktywności i proces starzenia się. Jak ważne dla osób starszych jest prawo do bezpiecznego poruszania się pieszo po ulicach? Jeżeli Państwo uznacie, że potem zechcecie się do tego pytania ustosunkować, jakoś odezwać, to bardzo proszę. I rola rad seniorów w społeczeństwie. To z kolei Pan Jerzy Mądry chciałby, żebyście Państwo, paneliści, w swoich wypowiedziach do tego się ustosunkowali. Jerzy, przepraszam, że tak się zrozumiał, ale to jeżeli to chodzi o te chodniki, no myśmy zrobili remontów w tym roku na ciągu tych dwóch lat, a jestem 3 lata prezydentem, 60 tysięcy metrów kwadratowych. To jest w sumie, gdyby liczyć metr szerokości, to będzie to 60 km, jeżeli to będą dwa. I mówię, to zamiast tych wszystkich jakichś tam fajerwerków, sal widowiskowych, jakichś tam tego typu, tam Adel nie ściągamy, tam za żadnych też, bo zamiast 3 miliony wydać na Adel, to ja wolę wydać na chodniki. No i to tak w skrócie, że to robimy. Oczywiście to są też pewne rzeczy, które wynikają z zapóźnień, a jednocześnie też z tego, że przyzwolono na to, żeby samochody dewastowały chodniki, tak? Czyli my odzyskujemy w tej chwili chodniki dla pieszych i to też jest coś, co radykalnie robimy i to też jest bardzo istotne. Jeżeli pozwalamy, żeby te samochody jeździły po tych chodnikach, no to jest kwestia wyrzucanych pieniędzy w błoto.
także to do tego to się tak się... Jeżeli mogłabym się tylko na chwilę odnieść do tego, co pan prezydent powiedział i do tego, o czym pani profesor mówiła. Znaczy, to jest przykład pewnej uniwersalności, to znaczy matka z dzieckiem i z wózkiem, biegacz, który będzie biegł po tym chodniku, to służy po prostu wszystkim. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to zastanawiam się jeszcze, bo jednym z dużych, głównych problemów osób starszych to są kwestie toalet i przystanku na toalety. Pytanie, czy jakoś ten problem państwo na przykład o nim myślicie, zamierzacie rozwiązać, czy jakby obok ławki gdzieś jednak jakaś toaleta dostępna albo w restauracjach dostępna dla osób starszych? No w ogóle robimy bardzo dużo tych toalet publicznych, bo odzyskujemy wartę, czy właściwie przywracamy, bo tak w sumie ta warta była w takim kanale, który tam płynęła, tak? A my w tej chwili robimy też, staramy się odzyskać dla mieszkańców, czyli Wartostrada tam i tak dalej. Na początku był oczywiście problem, bo miałem też konsternację na spotkaniu z moimi zastępcami, kiedy powiedziałem, że tam po prostu trzeba powstawiać toalety. No się okazało, że żeby to skanalizować i tak dalej, to nie jest takie proste. Przez dwa lata będziemy czekać, tak, postawiać to i to. No oczywiście był dylemat, tak, czy mieć obciachowe to i to, czy lepiej nie mieć nic, tak? No i postawili to i to. Tak, a teraz już wymieniamy na takie porządki. No i oczywiście czy z bezdomnymi, czy z tymi osobami wykluczonymi, tak, bo to też jest rzecz, to bardzo dużo robimy razem z Kościołem. Tak, to ja jestem postrzegany jako taki, że antykościelny, co nie jest w sumie prawdą. I robimy tutaj wiele rzeczy właśnie dosłownie, ale też możliwość, żeby na przykład ci bezdomni mogli się ostrzyć, żeby mogli się wykąpać, żeby oni po prostu też w tym zakresie nie byli wykluczani z uwagi na zapach czy śród, który wydzielają. I to też... Dobrze. Proszę Państwa, teraz jest seria pytań i wypowiedzi Państwa, tylko bardzo proszę o zwięzłe wypowiedzi i pytania, dobrze? A potem, dobrze, tutaj są trzy osoby i Pani czwarta, dobrze? Proszę bardzo. Tak, Pani druga. W nawiązaniu do tego, co Pan mówił, przedstawi się Krystyna Płońska, Ogólnopolska Federacja Uniwersytetów. Bardzo miło. I Gliwicka Rada i Uniwersytet Trzeciego Wieku. Tutaj mnie zainteresowało, ja już słyszałam Pana relację, jak Pan to zrobił z tą złotą rączką? Bo my w Gliwicach nie możemy przez to przebrnąć. No proste, w budżecie przewidziałem tam, nie wiem, 200 czy 300 tysięcy, czy tam nawet mniej. Proszę uprzejmie głośniej. No przewidziałem pewną kwotę w budżecie na tego typu rzecz. Dwie osoby też już w wieku prawie że senioralnym, które miały umiejętności takie wkręcania żarówek i te wszystkie inne. A to w budżecie, które się, tak, no w budżecie. No i te osoby są na naszym jakby etacie. Jest call center. Seniorzy dzwonią, my sprawdzamy, wysyłamy złotą rączkę, przykręca i w ogóle to jeszcze tak mówią, że prezydent nam przyjechał naprawić. Nie? Proszę Państwa, ja proponuję, że my złotą rączkę z Poznania opiszemy jako dobrą praktykę, umieścimy u nas na stronie, tak? Upowszechnimy, żebyście wszyscy Państwo wiedzieli, jak to jest możliwe. Bardzo proszę. Przepraszam, czy wszystko? Tak? Tak, dziękuję. Dobrze, bardzo proszę. Maria Pokój, Warszawska i Praska Rada Seniorów. Ja po pierwsze chciałam panu prezydentowi podziękować za to, że pan mówi o pieniądzach, bo pani to tak jakoś wstydliwie o tych... Nie, pieniądze są istotną sprawą, więc bardzo dobrze. No Wielkopolska zawsze, prawda, umiała liczyć. Natomiast chciałam zwrócić uwagę na taką rzecz, że starość jest kobietą. Statystyki pokazują, że jednak nas kobiet im wyższy wiek jest coraz więcej. I w czym problem widzę? Kobiety jako dziewczynki miały być grzeczne, jako matki, żony musiały poświęcać się dla rodziny, dla męża i jeżeli na starość zostają same, bo dzieci wyjechały, mężowie często umarli wcześniej, bo panowie nie szanują zdrowia i umierają wcześniej. No i te kobiety mają takie poczucie niskiej wartości. Nie ma się już dla kogo poświęcać, no to jest gorsza. I to jest poważny problem, bo do rad seniorów i innych takich ciał zgłaszają się te osoby aktywne. Więc dużo panów, tu jest dużo panów. Pół na pół na przykład w Warszawskiej Radzie Seniorów. Ale w klubach, w różnych innych miejscach panie zdecydowanie przeważają, bo panowie nawet jeżeli czują się na siłach, to jakoś tak nie lubią. I co jeszcze na co chciałam zwrócić uwagę, że nie należy seniorów wrzucać w jeden worek, bo tak jak całe społeczeństwo jesteśmy różni.
i wśród nas też są różne osoby, od przysłowiowej sprzątaczki po panią profesor uniwersytetu i wszystkie porządki. W związku z tym mamy różne potrzeby. Fajnie jest, że powstaje takie budownictwo mieszkaniowe, tylko też nie każdy będzie chciał tam zamieszkać, bo jeden lubi w kupie, a inny woli gdzieś tam samotnie. Albo ma duży księgozbiór, pamiątki i tak dalej, potrzebuje dużego mieszkania. Dlatego, żeby mieć wybór. Tak, żeby mieć wybór i żeby ci, którzy chcą zostać, bo właśnie tak jak pan prezydent mówił, mają sąsiadki, mają w swoim środowisku, to lepiej, żeby tam zostały, bo mają swoje wsparcie i różne miejsca i instytucje, które dobrze znają, no bo na starość to jednak mało kto lubi się zmieniać radykalnie, zwłaszcza zwyczaje. To jakieś pytanie? Także nie, chciałam na takie rzeczy zwrócić uwagę. Na kobiety i na tą różnorodność. My nie tylko jesteśmy przyjaźni w starzeniu, ale pierwszy kongres kobiet poza Warszawą w Poznaniu był, także my tutaj też jesteśmy przyjaźni kobietom. Także tutaj u nas też jest tak w Wielkopolsce inaczej. Pan Jarosław Mojsiejek, bardzo proszę. Członek Komisji Ekspertów do spraw osób starszych. Po pierwsze to bardzo dziękuję rzecznikowi, że zorganizował ów kongres. W imieniu rzecznika. Moja obecność tutaj jest też wyrazem trochę poparcia dla naszego rzecznika, tak jak powiem, jego postawy w sprawach kwestii praw podstawowych, a może i te prawa osób starszych też kiedyś będziemy rozumieli jako prawa podstawowe, ponieważ ja pracuję w nowych technologiach, w dziedzinie nowych technologii, to częściej uzyskałem odpowiedź od państwa, zwłaszcza przedstawicieli samorządów, jak te technologie wykorzystują. W tej problematyce. Ciekaw jestem, to będzie pytanie do pani prezydent, którą też chylę czoła udało się osiągnąć z Stargardu. Mówiła pani, że w tych mieszkaniach są komputery i ciekaw jestem, do czego one są wykorzystywane. Czy to jest tylko, nie wiem, poczta elektroniczna, czy się ci starsi ludzie bawią na przykład, czy mają ochotę pogadać z wnuczkiem w Stanach. Prawda? Jednym z czynników, bo te nowe technologie, tak zwane, a czasami bardzo proste rzeczy, typu telefon komórkowy, to jest parę sztuk na głowę mieszkańca, przypadek. Są też elementy, które pozwalają wezwać pomoc. Pani powiedziała o bardzo prostym i fajnym sposobie wykorzystania od telefonu, prawda? Od czegoś w rodzaju, nie wiem, systemu telefonu alarmowego w mieście średniej wielkości, gdzie te usługi są rozwinięte w ogóle, wszelkie można kupić. Sklep, pośrodek zdrowia, szpital, dom pomocy społecznej, etc. Pan prezydent trochę się bronił przed i opowiedział tylko ogólnie, że on walczy z tymi wykluczeniami. Nie, to, ale to mamy. Ale to nie proste, to mogę powiedzieć. Wedle pańskiego motta proste sposoby wykorzystania owych, nie wiem, internetu do nie wiem, jakiejś rejestracji, jakichś czynności, nie tylko urzędowych, bo one się pewnie jakoś tak wskali. Polski upowszechniają wraz z kolejnymi mniej lub bardziej udanymi projektami. Na końcu chciałem powiedzieć, że bardzo żałuję, że jednak Poznań nie zrobi igrzysk olimpijskich, bo byłyby to pewnie najtańsze igrzysk olimpijskich. Koledzy z Szklarskiej prosili mnie, żeby tak pomóc, bo oni chcą zrobić razem z Niemcami i z Czechami, to będzie jeszcze taniej. Ale to... Przepraszam, nie wierzę, w świetle doświadczeń spędziłem ten ostatni urlop. Okay. Problem, gdzie zrobić rentgena na przykład. No, to pan jest. W Poznaniu. Jeżeli mogę trochę połączę, może to, co pani powiedziała, i też to rzeczywiście środowisko emerytów jest bardzo różne, jeżeli chodzi nie tylko, żeby o skalę wieku i też możliwości funkcjonowania, ale również tak jak pani mówi, jest i profesor, i pani sprzedawczyni, nie wszyscy pójdą na to samo spotkanie, bo jedni się boją wyjść, bo nie jestem przygotowana, jestem nieubrana, no a ktoś jest bardzo aktywny, organizują wycieczki zagraniczne i tak dalej. I rzeczywiście, mając też jak gdyby świadomość tej różnorodności, to miasto wychodzi naprzeciw bardzo różnym potrzebom. I jednocześnie jak gdyby w tej Radzie, w tym naszym zespole doradczym, to są przedstawiciele właśnie tych różnych środowisk. I kiedy inicjują działania na rzecz osób starszych, na przykład jak Dni Seniora, to one są skierowane tak naprawdę właśnie do tych różnorodnych grup seniorów. I głównym tym celem to jest wyciągnięcie tych ludzi z domu i zaproponowanie im czegoś, żeby chcieli przyjść właśnie na różną skalę, na różne możliwości.
To są i spotkania z prawnikiem, i porady lekarza, i spotkania z psychologiem, i konkretne warsztaty, nie tylko takie, że muszę przyjść jak gdyby i z pewnym problemem, tylko również takie spotkania, które potrafią te problemy też jak gdyby wyłonić i dać wskazówkę. Natomiast co do nowoczesnych technologii, to nasi seniorzy są naprawdę bardzo otwarci. To właśnie chodzi o komunikację gdzieś z kimś, to chodzi o umiejętność obejrzenia zdjęć, przesłania sobie tych zdjęć. To są i gry, to są proste rzeczy takie, co każdy z nas też jak gdyby na co dzień używa, i Facebook i tak dalej, więc tutaj to już ta współpraca międzypokoleniowa, gdzie również i wolontariusze młodzi pomagają ten świat tych nowoczesnych technologii wyjść. To są różnego rodzaju, no bo mówię, my mamy ten potrzebny dom, to jest zespół ludzi, którzy chętnie się angażują. To są też ludzie młodzi, którzy wchodzą właśnie naprzeciw tym potrzebom. I to zależy od środowiska i również to, co powiedział pan prezydent, wykorzystywanie też potencjału kościoła, gdzie jest dużo budynków przystosowanych, otwartych na przykład gdzieś w dzielnicach na przykład miasta, bardziej na uboczu. My teraz taką jedną świetlicę pomagamy właśnie wyremontować i stworzymy tam taką wielopokoleniową senior i też plus inni wykorzystują właśnie ten potencjał tego miejsca najbliżej położonego, a takiego, który może służyć. No a już nie nowe aplikacje, właśnie aplikacje telefonu, to też ważne, że jak już senior ma, to też może się z tym zapoznać. Z naszych doświadczeń wynika, że seniorzy najczęściej używają właśnie komputerów do komunikacji i to są tutaj w tym zakresie bardzo odważni, jeśli chodzi o Facebook i te wszystkie inne rzeczy, o jakiś właśnie ten FaceTime, czy to się nazywa, że i generalnie te Skype i tak dalej, chodzi o to, że po prostu te zmiany, które nastąpiły, tak, że gdzieś tam dzieci, wnuki wyjechały i za granicę, i gdzieś do innych miast, a chęć utrzymywania kontaktów jest spora, w związku z tym te komputery są w pierwszej kolejności wykorzystywane do komunikacji, też maile i te wszystkie rzeczy, które się z tym wiążą. Natomiast to jest tak, że początkowo to my staraliśmy się rzeczywiście wysyłać osoby, żeby to nauczyć i tak dalej. W tej chwili ta obsługa komputera jest w miarę prosta. Oni się uczą wzajemnie od siebie. To jest po prostu tak, że mówienie wielu seniorów, tak, szczególnie w tych takich różnych domach kultury, które są tam osiedlowe i tak dalej. Oni przychodzą, mają różnego rodzaju zajęcia, w tym są zawsze te kółka komputerowe i nawet jak ktoś nie potrafi, to jak koledzy, koleżanki go wciągną, to błyskawicznie to łapie, a najczęściej to jest chęć właśnie posiadania kontaktu z bliskimi, z wnukami i tak dalej, i to powoduje, że się te bariery z tymi różnymi Skype'ami i tak dalej przełamuje, tak. A jednocześnie też potrafią się dzięki temu dowiedzieć i widzę na przykład dużo seniorów przechodzi na formę cyfrową w mediach, bo się okazuje, że nie trzeba chodzić po gazetę, to jest tańsze, żeby to wszystko mogą tam wyświetlić, jakieś prenumeraty, nieprenumeraty, maile, to naprawdę już to nie jest tak jak jeszcze 20 lat temu, że seniorzy się tego jakoś bali, zresztą te programy są też dużo bardziej przyjazne, tablety, nie tablety, czy smartfony, to w tej chwili dużo lepiej funkcjonuje. Ja bym chciała tylko jeszcze nawiązać do tego, o czym pani powiedziała, czyli do tej heterogeniczności populacji. To są przykłady dużych miast, miasta średniego mającego 70 tysięcy mieszkańców. Na wsi, gdzie mieszka ktoś sam, nie ma dostępu do internetu, bo nie ma wnuków, bo jednak dosyć często jest tak, że dostęp do komputera, do nowoczesnych technologii jest pochodną posiadania wnuka, który nas tego nauczy, który nam to zainstaluje. W związku z czym chciałabym, żebyśmy też mieli na uwadze, że to są świetne przykłady, ale że bardzo dużo miejscowości i bardzo dużo seniorów niestety nie ma, no nie ma tego szczęścia mieszkać w takich miejscach, żebyśmy po prostu o tym pamiętali. Pani poruszyła jeszcze jeden bardzo ważny problem, bo w ogóle w tej chwili jest ta urbanizacja, coraz więcej osób mieszka na terenach zurbanizowanych i to nie jest problem tylko Polski, innych krajów też, cieszą się z Kopenhadze, że im tam rośnie co roku 10 tysięcy mieszkańców więcej, w Berlinie 40, tylko co jaki jest skutek wyludniania się w innych obszarach, bo jednak te wszystkie możliwości techniczne, komunikacyjne, opieki zdrowotnej, aktywności, one skutkują tym, że ludzie jednak ciągną do tych miejsc, gdzie jest praca i to jest w ogóle poważny problem, jak rozwiązać to wszystko, bo to są zmiany demograficzne, nie tylko migracje na poziomie Syria, Irak, Afganistan, ale to są migracje wewnętrzne również tego typu. To jest poważny problem. Proszę, pani prosiła o głos. Bardzo proszę. Tak. Ja chciałam prosić panią ze startu, żeby gdzie ten dom wybudowano od podstaw, to jest nowe mieszkanie. Czy trzeba rozliczyć się ze swojego starego mieszkania?
tylko mieszkać małżeństwa, czy są jakieś udogodnienia takie dla osób starszych i co się dzieje z tym mieszkaniem, jak osoba już odchodzi i zostawane pieniądze, a jakie jeszcze jest miesięczna opłata? Dobrze, może jeszcze zbierzemy. Dobrze? Zbierzemy jeszcze pytania. Bardzo proszę. Elżbieta Kiśniewska, Pilanowska Rada Seniorów i Rada Kaszawska Rada Seniorów. Miałam już przyjemność uczestniczyć w panelu, w którym pan prezydent był panelistą. Miałam możliwość zapoznania się z tym, co państwo robicie i powiem, że staliście się, współpraca pana prezydenta z Miejską Radą Seniorów stała się chyba wzorcem już krajowym. Chciałam podziękować za zwrócenie uwagi na to, że w seniorach drzemie wielki potencjał. Nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, że ci, którzy to dostrzegają, to korzystają na tym. Jednocześnie chciałam powiedzieć, na co pan dzisiaj nie zwrócił uwagi, ale wówczas w Sejmie, w tym panelu, był również przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów. Pan wielokrotnie powtarzał, nie robię nic w mieście, co dotyczy seniorów, czego nie uzgodni z Radą Seniorów. To jest niezwykle cenne i ważne. Ale ja chciałam zapytać, bo też tutaj rzeczywiście państwo mówiliście o różnych możliwościach wspomożenia seniorów w miejscu zamieszkania. Zamiana mieszkania, budowanie mieszkań takich przeznaczonych tylko seniorom. Zgadzam się z moją koleżanką, że nie zawsze jest to dobre rozwiązanie, nie zawsze jest to akceptowane przez seniorów. Ale proszę mi powiedzieć, ponieważ my w Wilanowie próbujemy, już podjęliśmy już działania rozpoznania problemu tzw. więźniów czwartych pięter. Czy państwo się nad tym zastanawialiście? Czy pan burmistrz podejmował już jakieś rozwiązania? Czy w ogóle jest jakaś szansa, żeby temat, przepraszam za kolokwializm, ubyć? Dobrze, zbierzmy jeszcze pytania. Pani, przepraszam, pani i pan, dobrze? I potem... To ja teraz, tak? Bardzo proszę, tak. Mam jedno pytanie, ale zanim powiem, to właśnie może jeszcze powiem tak, że mnie ta Złota Rączka w Świdnicki, Uniwersytet Trzeciego Wieku. W Świdnicy jest Kaziu Złota Rączka. Na zasadzie wolontariatu, ale to miasto 60 tysięcy, gdzie tam do Poznania. Ale funkcjonuje fantastycznie. I nie tylko na potrzeby słuchaczy UTW, ale właśnie seniorów. No i kwestia takiej, łączy się to z pytaniem. Wiele działań w kraju, w moim mieście dotyczy tych ludzi, którzy są zainteresowani, aktywni. I można w skrócie powiedzieć, że ciągle aktywizujemy najlepiej, nam to wychodzi, aktywnych. Na przykładzie Świdnicy 1570 seniorów, 4% należy gdzieś do jakiejś organizacji i, no, i aktywnie włącza się do udziału, w imprezach bierze udział. Dwa programy, Tradycja Łączy Pokolenia, Fundacja Krzyżowa zorganizowała, pokazały problem, że ci sami seniorzy zgłosili się do drugiej edycji, bo takie było zapotrzebowanie. Program na 120 osób, a zgłosiło się 180. I no, przesunięcia tam w programie pozwoliły, że tyle tych osób wzięło udział. Drugi program, który Urząd Miasto organizuje, aktywność, aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza, też pokazały, że pilnują, czuwają nad tym, kiedy się pojawią ogłoszenia, ustawiają się 3 godziny w kolejce, żeby się zapisać na ten program. No ale tutaj urząd czuwał i, że tak powiem, ograniczył udział, rozszerzając ich na wszystkich. No i nasza inicjatywa Regionalna Koalicja na Rzecz Zdrowego Starzenia się. Realizujemy teraz program Edukacja do Starości, ale diagnozę zrobiliśmy. 700 ponad ankiet do nas wróciło z 1000 ankiet. Główny problem seniorów to samotność, poza innymi problemami. I, no, i teraz wracając właśnie do tego pytania o te aktywizowanie tych nieaktywnych. W tym programie Edukacja do Starości seniorzy będą mieli bardzo ważny udział jako edukatorzy zewnętrzni na spotkania z dziećmi i z młodzieżą. Tacy z pasją, ale też aktywni seniorzy. No ale to jest jakby inny cel tego spotkania. Powtórzę pytanie. Do wszystkich państwa i tutaj panelistów i na sali. Jakie skuteczne metody aktywizowania czy dotarcia do osób nieaktywnych
w swoim środowisku. Dziękuję. Jeśli Państwo byli. Dzień dobry, Elwira Wielkańska z Urzędu Dzielnicy Wilanów. Ja chciałam zapytać może troszkę tak na pograniczu dwóch dyskusji, które tu się toczą. Wspomnieliście Państwo o tej międzypokoleniowości. Powiem szczerze, że my próbujemy w Wilanowi właśnie tą międzypokoleniową współpracę nawiązać i tak troszkę idzie jak po grudzie. Więc chciałam zapytać, czy macie Państwo jakieś pomysły lub jakieś takie sugestie już ze swoich też doświadczeń, jak spróbować tych seniorów i tą młodzież pożenić, bo mamy tutaj Wilanowską Radę Seniorów, mamy Młodzieżową Radę, były różne pikniki, było takie wsparcie to cyfrowe, tak? Ale to gdzieś później, gdzieś to wszystko się rozchodzi, więc pytanie, może ktoś ma jakiś taki wzorzec, którym można by podążyć, żeby jednak tą młodzież z tymi starszymi osobami troszkę bardziej skomunikować. To takie, chciałam może podpytać, może ktoś będzie miał jakiś ciekawy pomysł. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Ja chciałbym się przedstawić, troszeczkę jestem z innej strony barykady. Bo my tutaj mówimy o pomocy na miejscu, w środowisku. Ja jestem pracownikiem socjalnym w Domu Pomocy Społecznej. I moje ogólne pytanie do Państwa, przeważnie do kadry naukowej, jest takie, co zrobić z domami pomocy społecznej. Bo jeśli osoby będziemy aktywizowali na miejscu, po pierwsze, to musi być, wiadomo, zweryfikowane pod kątem ich stanu zdrowia. Bo proszę mi wierzyć, ja naprawdę przyjmuję osoby z różnych części Warszawy i to są osoby samotne. Żebyście Państwo widzieli ich oczy, jak oni, ja to wiem, że oni w tym miejscu zamieszkają. Którzy 50 lat mieszkają, oni go opuszczają na stałe. U nas DPS-u jest naprawdę tylko de facto jedna droga powrotu. Wiadomo. I moje pytanie jest też takie, że u mnie, bo mam DPS w Warszawie, koszt mieszkańca, który ustala nam plac bankowy, jest 5142 zł. Miesięcznie. Tylko, że to ustala nam, tak jak mówię, plac bankowy. Poprzez rozliczanie faktur. I to jest państwowe? To jest, tak. Znaczy to jest samorządowe. Publiczne, tak. Samorządowe. Tyle kosztuje. 4000 najniższe. To wszystko na podstawie faktur rozliczamy się z rzędem miasta. Jeśli 70%, my mówimy akurat o osobach samotnych, odnośnie emerytów, 70%, to de facto przypuszczalnie z tych 5142 zł, oni płacą nam 1000. Czyli 4000 dopłacają nam OPS. I tak jak rozmawiałem z pracownikami socjalnymi, którzy są w terenie, w środowisku, to oni mówią, że za 4000, nawet mniej, zrobią przetarg na usługi opiekuńcze. Czyli de facto opłaca się OPS-om nie zbierać całej dokumentacji, przesyłać to do WCPR-u i WCPR przesyła to nam. Chodzi mi o to, że tak naprawdę chodzi mi o koszta. Bo no, taniej jest zorganizować przetarg na usługi opiekuńcze, które na pewno będą nie 3000, bo przetarg jest na zasadzie pieniędzy. Po prostu kryterium, wiadomo jakie jest. Jeszcze po prostu nawiązuję, bo przecież stoję pod na barykady. Na dzień dzisiejszy do mojego DPS-u kierują emerytów, osoby w podeszłym wieku, nie przez OPS-y, tylko przez postanowienia sądu o umieszczeniu bez zgody. I one są rozpatrywane poza kolejnością. I tych osób jest coraz mało. De facto, już od prawie roku, przyjmujemy nie osoby starsze, które de facto potrzebują opieki ze względu właśnie na stan zdrowia, sytuację bytową i brak rodziny. To jest główny argument. My na dzień dzisiejszy przyjmujemy osoby bezdomne. Ze schronisk. I one są samodzielne, tylko one są nieporadne życiowo, a nie tak jak osoby starsze. Po prostu moje pytanie jest ogólnie uogólniając takie, co zrobić, jeśli akurat te osoby będą w środowisku, co zrobić z DPS-a? Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, czas jest nieubłagany. Zostało 20 minut. Jeśli Państwo chcecie usłyszeć odpowiedzi na pytania, to w takim razie zamykam rundę pytań, tak? I na te 20 minut oddaję głos w tej chwili Państwu. Przypominam, że były to pytania do Stargardu o domy, więźniowie czwartego piętra, jak aktywizować mniej aktywnych,
jak pożenić pokolenia, żeby współpracowały. No i co z DPS-ami, tak? Czy coś ominęłam? Dobrze, to na koniec głos oddam chyba pani profesor, tak? Pani profesor podsumuje, a teraz kto z państwa chciałby chcę zgłosić, że my musimy tak w miarę, bo pani ma też pociąg pewnie i tak my tak, mamy też takie ciśnienie tak, czasowe. Za 10 minut już jeden, tak, ja też de facto, także aha, to w takim razie, zaprosić, że to tak. Dobrze, tak, to w takim razie państwo dostajecie głos jako pierwsi, tak? No żebyście mogli się wypowiedzieć i wyjść. I ja może uda nam się skończyć wcześniej. Proszę bardzo. Ja właśnie już mam taką pokusę, bo tutaj ze mną jeden z prezesów Starkackiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, to jest właśnie partnerem w tych naszych mieszkaniach wspomaganych. I nie wiem, pani Janku, zechce pan odpowiedzieć na te szczegółowe pytania pani, bo myślę, że pan to doskonale zrobi. Nie wiem tylko, czy pani indywidualnie czy te wszystkim, bo to są takie bardzo szczegółowe informacje. Chcecie państwo wszyscy na to usłyszeć? Ja myślę, że będzie lepiej chyba, jeżeli państwo porozmawiacie. Tak, bo my możemy taką informację zamieścić potem, tak, dla wszystkich. Natomiast jeżeli mamy tak niewiele czasu, a ja wiem, jaki to jest szczegółowe, to tylko jedno, możemy jedną kwestię stąd wyjąć. Oczywiście. Co się dzieje z tym mieszkaniem po śmierci tak, seniora? To jest. Czy bo mieszkania w najmie, tylko w najmie, to nie ma własności. A partycypacja jest dziedziczona, tak, czyli można wtedy. To są mieszkania w najmie. Ten dom był zbudowany od podstaw, montaż finansowy. Mieszkania są własnością TBS-u. Rotacja usunięta. Zaciągnął na to kredyt, jeszcze były środki z kredytu funduszu mieszkaniowego. Mieszkania są wynajmowane i już jak zacznę, to może skończę. Są dwie drogi, które prowadzą do mieszkania. Jedna droga poprzez wolny nabór dla tych, którzy emerytów, czy tam seniorów, którzy są lepiej sytuowani i nie są z tego zasobu komunalnego, nie mieszkają w zasobie komunalnym, mogą przyjść do nas z innego miasta, z prywatnego, własnościowego domu jednorodzinnego, z każdej, chcą wynająć mieszkanie i tamtego już nie będą mieli tytułu prawnego, czyli niektórzy sprzedają powiedzmy swoje mieszkanie i trafiają do tego domu i to jest wolny nabór, wtedy trzeba wypłacić partycypację, tak? I to jest rzędu 30-40 tysięcy złotych, zależy od wielkości mieszkania i opłaca się cały czynsz, który w tej chwili wynosi 11,70 za metr kwadratowy powierzchni plus opłaty za media. Natomiast druga droga to jest z mieszkań komunalnych, czyli ci, którzy dzisiaj zamieszkują mieszkania komunalne i ze względu na wielkość mieszkania, na swoje jakby już brak i potrzebę pomocy, przenoszą się do tego mieszkania, wtedy już tym wynajmującym jest gmina, najemca płaci niższy czynsz, który jest uzależniony od wysokości jego dochodów i to nieraz jest nawet, ten czynsz jest obniżony nawet do 5 zł za metr kwadratowy, resztę dopłaca jakby gmina do tego czynszu, będą plus opłaty za media i nie wpłaca partycypacji. Taka osoba, tym partycypantem też jest gmina, tak ogólnie mówiąc. Także te koszty, jeżeli chodzi o funkcjonowanie i jakby koszty miesięczne utrzymania są zróżnicowane. To znaczy, maksymalnie to jest około 1000 zł, a minimalnie między 250 a 300. Także mogą mieszkać małżeństwa. Małżeństwa też mogą mieszkać, nie mogą rodziny z dziećmi mieszkać. Są małżeństwa, tak. Są małe bardzo. Warunek jest, że jeden, przynajmniej jeden z małżonków musi mieć 55 lat skończonych. Więcej szczegółów. Więźniowie czwartego piętra, tak naprawdę bardzo poważny problem. Ja nawet mam problem własnych rodziców z trzeciego piętra i nawet jeżeli chcemy im kupić teraz mieszkanie w innym miejscu, z windą i tak dalej, nie ma w ogóle mowy, tak? Chcą w tym bloku, gdzie tych wszystkich jest mieszkańców sporo, niektórzy już nie wychodzą z własnych mieszkań. Duży problem, staramy się w tej chwili rozwiązywać go w sposób taki, by jeżeli osoby występują o zamianę mieszkań komunalnych, to analizujemy szczególnie te osoby, załóżmy, starsze i do tych nowych mieszkań, szczególnie te, które wykazują się taką starannością o te mieszkania, staramy się do tych, gdzie są właśnie parterowe, czy z windami, tam kierujemy te osoby, czyli w taki miękki sposób, ale to nie da się tego sposób zrobić systemowy, a jednocześnie mamy też bardzo poważny problem związany z tym, że czasami prywatni właściciele, którzy odzyskali
gdzieś tam kamienice i tak dalej, to my też w tej chwili budujemy praktycznie 1000 mieszkań rocznie, komunalnych i no, takich wspomaganych, bo nie chcę nazywać tego socjalnymi, gdzie po prostu kierujemy też osoby, które całe życie spędziły w tych kamienicach i one trafiają do tego typu. Ale to jest poważny problem, bo nie da się w tych starych kamienicach, ale nawet i w blokach wybudować windy. To są zbyt poważne koszty, to można rozwiązać tylko w ten sposób i myśleniem wcześniej, tak, kiedy się ma, jak teraz 53 lata, tak, to nie będę czekał, aż będę miał 70 do momentu, żeby mieć mieszkanie z windą, tylko wcześniej sobie już to jakoś posadam uregulować. To jest też edukacja i informowanie, rozmowy o tym, że czas płynie, że to trzeba też jakoś właśnie tak poskładać. Można żenić młodych ze starszymi. No na siłę się pewnych rzeczy nie da zrobić, albo wymyśleć taki sposób, kiedy możemy coś zrobić. My na przykład te dni seniora, które robimy, no to wymyślamy już czy razem z seniorami już właśnie takie sytuacje, kiedy będzie można to połączyć, ale powiem Państwu, że u nas w Stargardzie na przykład zafunkcjonowały na świeżym powietrzu takie jak kiedyś fajfy, czyli zabawy taneczne i to był pomysł seniorów i kiedy najpierw to tak trochę z dystansem, a się okazało, że one się cieszą takim powodzeniem i na tych zabawach wcale nie są tylko seniorzy, ale i młodzi i w ogóle jak wpadnie w ucho muzyka, to i również młodzież wraca z dyskoteki tańczy i dziadek i średni wieku, ktoś kto nie wychodzi do lokali, to się stało bardzo taką popularną rozrywką i teraz mieszkańcy chcą coraz częściej te fajfy, a nie tylko z jakichś tam okazji, ale powiem Państwu, gdzie na pewno się sprawdzi, bo już mam pomysł, bo mamy taki pomysł na następne dni seniora, gdzie właśnie seniorzy będą mieli warsztaty dla młodych, na przykład typu jak zrobić makaron domowy dla młodych mam i dla młodych żon i tutaj na pewno będzie połączenie wielopokoleniowe. Będą takie właśnie, mamy pomysły odwrotne. Transmisji w internecie, jak zrobić makaron. Ja sama tam się zapiszę. Ja właśnie chciałem. To jest bardzo ekskluzywna wiedza. Takie łączenie, bo to też jest trudne, to my staramy się poprzez taką kulturę dostępną, czyli robimy też szereg imprez takich kulturalnych, szczególnie na w dziedzińcu urzędu, gdzie wywaliłem samochody i tam w tej chwili robimy różne imprezy przez całe lato, to też przychodzą na te, czy to Janda, czy inne przedstawienia, przychodzą i osoby młodsze i starsze. Staramy się też, tak jak teraz są te takie jarmarki, te bożonarodzeniowe, że tam te różne karuzele i tak dalej i widzimy tam właśnie też szereg właśnie dziadków z wnukami i to się gdzieś tam też łączy i tak dalej, plus wolontariat, jeśli chodzi o imprezy sportowe, gdzie zarówno też seniorzy są, jak i też osoby młodsze i tutaj też te kontakty na tym poziomie się gdzieś tam zazębiają, nie? Także to takie wielopaszczyznowe. Kojarzy mi się jeszcze jedna rzecz, jest taki program w Berlinie i chyba funkcjonuje też w Lublinie Dziadek Babcia do wynajęcia i u Państwa może się to dosyć dobrze sprawdzić, dlatego że jest dużo osób przyjezdnych, które nie mają tego pokolenia, które mogłoby wesprzeć i na przykład przyprowadzić, odprowadzić dziecko ze szkoły, czy chwilę z nim gdzieś dosłownie posiedzieć. Może to akurat jest też jakiś taki pomysł. Dobrym pomysłem jest też robienie jakby wspólnych pewnych zadań. Myśmy kiedyś zaprosili na warsztaty zarówno seniorów, jak i młodych ludzi, na warsztaty, które miały przygotować ich do wizytacji lokali wyborczych. Czy spełniają warunki dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. I na początku były to takie dwie grupy, tak dość dziwnie na siebie patrzące, ale poustawialiśmy przy stolikach tak, że musiały być różne wiekowo. I naprawdę to nie trwało, no ile, godzinę, dwie, jak się to wszystko wymieszało i nagle jedni i drudzy zrobili takie wow, to oni są tacy. I tak? Dla młodych to było bardziej cenne. I dla młodych to odpaść. Potem jak robiliśmy ankietę, okazuje się, że młodzi byli bardziej zadowoleni. Wymyślić coś wspólnego, zmusić jednak trochę sztuczny sposób, takim sposobem do współpracy jakiegoś moderatora i pomyśleć o tym zadaniu, żeby ono trwało dłużej. No, wydaje mi się, że tak to też może zadziałać. Nam się w każdym razie udało.
te wszystkie takie siłownie na zewnątrz, tak, które, to super, które są, z tego korzystają seniorzy, dzieci, to są w ogóle miejsca spotkań. Staramy się tworzyć takie miejsca, które będą takimi miejscami realnymi spotkań, a nie tymi wirtualnymi i im więcej tych przestrzeni w parkach i tak dalej, im więcej tych parków, które w tej chwili staramy się odnowić i tego typu place zabaw wspólnych czy spędzenia czasu porobić, nawet jakieś takie szachownice, ludzie przychodzą z swoimi szachami, tam grają, to wszystko gdzieś tam łączy i to się po prostu łapie. Plus toalety, plus ławeczki, zadaszone miejsce do posiedzenia. U nas też wyszło, że ławeczki są zasadnicze i bardzo potrzebne w różnych miejscach. Siatki, tak. Ale nie tylko ławeczki, bo są chodziki z tymi miejscami do siedzenia. Są nawet wózki na zakupy z siodełkami. Też. Tylko musi być miejsce, gdzie by tym sprzętem przejechać. Mogę mieć swoje krzesełko, tylko jak się na wybojach gdzieś tam zacinają, kółka wpadają w szpary, no to... U nas wózkowicze zaprosili mnie kiedyś, żeby też popatrzeć, jak to jest właśnie, tym wózkiem tam... Mhm. Pani profesor, co wynika z tej naszej dyskusji? No, ja myślę... Jakieś konkluzje? Ja myślę, że z tej dyskusji obecni tu autorzy modelu mogą wyciągnąć taki oto wniosek, że chyba ten model dotyka rzeczy, które są rzeczywiście ważne. A wnioski, o których dzisiaj pewnie warto byłoby wspomnieć, to po pierwsze, myślę, że pojawiający się tutaj wątek diagnozy, którą określić możemy jako diagnozę partycypacyjną obywatelską. Czyli to nie jest tak, że zespoły ekspertów należy wystawić za drzwi i w ogóle ich nie pytać o zdanie, ale włączanie w diagnozę tych, których problemy chcemy rozwiązywać, to jest na pewno rzecz niezwykle ważna. Myślę, że bardzo rzeczą, którą też sobie powinniśmy zapamiętać, jest to, że liczą się drobiazgi, prawda? Tutaj w bardzo wielu wypowiedziach to się pojawiało i co więcej, pieniądze są ważne, ale nie zawsze to muszą być duże pieniądze, żeby wprowadzić jakąś istotną, jakościową zmianę do naszego funkcjonowania. Myślę też, że warto docenić różnorodne inicjatywy, które dzieją się na poziomie takich generalnych strategii, programów. No bo gdyby nie Światowa Organizacja Zdrowia, która wymyśliła miasta przyjazne seniorom, nie byłoby zachęty, impulsu, żeby spróbować to przełożyć na konkret. Dlatego też z jednej strony oczywiście uwzględniając lokalne potrzeby, lokalną specyfikę, nie zapominajmy o tym, że ważne są też pewne wizje, które potem też zasilają tak, nasze myślenie o różnych sprawach. No i jeśli chodzi o podejście do wsparcia, chcę podkreślić, wsparcie to nie jest to samo co pomoc, ani to nie jest to samo. To nie jest pochylanie się. Tak jest. Wsparcie to jest praca z innymi osobami, także właśnie po to, żeby one coś więcej i sobie samemu dały i dały coś więcej innym. Chciałabym też zachęcić Państwa do myślenia o tej kategorii aktywności, tutaj Pani o to pytała, w taki rozszerzający sposób, bo dla mnie aktywnością jest to, że osoba, która albo nie może, albo po prostu nie chce wychodzić z domu, jeżeli ta osoba prosi przez telefon o regularne dostarczanie jej nowych książek, jeżeli ta osoba w sposób świadomy, selektywny szuka informacji o świecie w telewizji, w radiu, w komputerze, dla mnie to jest osoba aktywna.
Ta aktywność nie musi się wiązać tylko z tym, że wyszliśmy z domu, poszliśmy na imprezę, czy regularnie jeździmy rowerem. Więc kiedy myślimy o aktywności w starszym wieku, to gorąco zachęcam do tego, żebyśmy tę aktywność rozumieli bardzo, bardzo, bardzo szeroko. DPS, o który tutaj pytano. My w naszym modelu absolutnie nie zakładamy, że DPS-y nie są potrzebne. Są potrzebne. Są potrzebne tym, którym środowisko nie jest w stanie dać wystarczającego wsparcia i są potrzebne tym, którym dadzą poczucie bezpieczeństwa. Bo chodzi tutaj o stworzenie możliwości wyboru. I druga rzecz, my o tym gdzieś tam też wspominaliśmy, DPS jest zasobem środowiska. I ważne jest... Dziękuję, przepraszamy. Dziękuję. Niezwykle ważne jest to, żebyśmy przystępując do działania popatrzyli na wsparcie środowiskowe właśnie w kategoriach zebrania różnych zasobów. I takim zasobem jest Dom Pomocy Społecznej, który może się otworzyć, prawda? Może się otworzyć na środowisko, może być tym ośrodkiem, w którym coś się dzieje i dzieje się nie tylko z myślą o mieszkańcy. A ja chciałam jeszcze, dziękuję bardzo Pani Profesor, a ja chciałam powiedzieć jeszcze wracając do tych osób aktywnych, czy nieaktywnych, jak aktywizować. Po pierwsze podkreślam, jakby zgadzam się w pełni z tym, co powiedziała Pani Profesor Szatru-Jaworska. To warto jest pomyśleć o tym, że jeżeli kogoś nie widzimy, jeżeli ktoś nie jest aktywny, to być może ten ktoś po prostu nie potrafi już być aktywny, bo jest zbyt samotny. To najpierw trzeba, zamiast oczekiwać, że on do nas wyjdzie, trzeba go znaleźć i trzeba go odwiedzić, albo wykonać telefon, albo zrobić cokolwiek dla niego. To bardzo piękne sformułowanie, jednocześnie tak bardzo gorzkie. O tych pustych, samotnych oczach, tak? O tych ludziach chorych z samotności. Człowiek, który jest bardzo samotny, nie będzie aktywny, bo on jednocześnie jest tak straumatyzowany, że on się, właśnie ta samotność go dobija i tym bardziej go unieruchamia, tak? I główną chorobą samotności, oprócz różnych chorób, starości, główną chorobą starości i problemem, oprócz różnych chorób somatycznych, to jest samotność i trauma wywołana przez samotność. Dlatego tak ważne są takie inicjatywy, jak na przykład w Łodzi Telefon Życzliwości, gdzie osoby starsze dyżurują przy telefonie, czy wręcz dzwonią do innych osób, rozmawiając z nimi, czy Mali Bracia Ubogich, stowarzyszenie, które właśnie głównym ich celem to jest zapobieganie izolacji społecznej i dotarcie do tych osób, które są samotne, pozamykane u siebie w domu. Także jeśli chcemy mieć aktywnych więcej, to najpierw my musimy wyjść do nich i niestety tą samotność złagodzić. Szanowni Państwo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za debatę. Dziękuję w imieniu Rzecznika. Wasze nagranie będzie obecne z tej debaty na stronie internetowej. Mam nadzieję, że Państwo, czy ktoś zgłasza sprzeciw? Czy wszyscy się zgadzacie na upowszechnienie wizerunku? Dziękuję bardzo, mam nagrane. A pan prezydent Poznania przed wyjściem obiecał mi, że prześle opis złotej rączki, jak się to robi w Poznaniu. I wszyscy Państwo pod tym panelem, pod tym za jakiś czas zakładam, bo tak błyskawicznie tego nie zrobi, za jakiś czas pod tym panelem znajdziecie Państwo opis złotej rączki z Poznania. Dziękuję jeszcze raz wszystkim. Kłaniam się do... Kochota robi wywiady środowiskowe ze wszystkimi osobami powyżej 80 roku życia. No proszę. I wtedy zdaje się, że to jest Państwa jeszcze publikacji.
władzę kompletnie. I co? Fajnie, nie? Co tak, chciałam pieniądze. Mam nadzieję, że dzisiejsze 30-latki za 30 lat będą aktywniejsze, mówię o kobietach. Natomiast w tej chwili jest moim zdaniem ten problem właśnie tej niskiej wartości u starszych kobiet. Bardzo, bardzo, się, bardzo ciekawy problem Państwu chciał omawiać. A co ja mam robić, jak nagle przestaje być potrzebna? Tak, nie muszę się już poświęcać. Bo nie umiem nic więcej, bo się nie nauczyłam wcześniej. Dzisiejsze 30-latki się nauczą już tego. I będą widziała, ale wie Pani, ja myślę, bo ja też należę do takich osób, którzy muszą poświęcać. Ja myślę, że takie osoby, co żyły z pomagania innym, zawsze znajdą sobie kogoś, kto mogą dać. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. To jest nieobleczalne. To jest nieobleczalne. No, przy takich panelistach, panie profesorze, no jak to mogło być inaczej? Sala była żywa. Dziękuję bardzo. Dziękuję, że pan z najlepszymi życzeniami świątecznymi, bo się pewnie jeszcze nie zobaczymy, mimo taki jeden ładny, piękny obrazek ze świata. Francuzy to zrobili. Do zobaczenia. Razem z hasłem czasem ludzie tak marudzą. Wszystkiego dobrego. Alzheimerowi? No. Pani na razie nie ma. Jest nagranie na stronie całej konferencji. Natomiast materiały musimy do tego teraz opracować i będzie publikacja. Ale nie mieliśmy czasu zająć. Ale może pani się wejść na stronę i obejrzeć całą konferencję. Naprawdę rewelacyjna. Rewelacyjna. Już zrobiłam, że tak powiem, częściowo.